Cześć! Dziś chciałbym wrócić do tematu kamer IP. W dzisiejszym filmie chciałbym sprawdzić, czy da się przełożyć bebechy z kamery 4K IP do kamery Full HD IP. Dlaczego w ogóle chcę wykonać taką operację i jaki jest sens tego wszystkiego? Otóż ta kamera Full HD, którą mam, jest w bardzo fajnej metalowej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. Do tego jest wyposażona w ręczną możliwość regulacji ostrości oraz zooma. Ta kamera IP z kolei jest bardzo, bardzo tania, kosztuje poniżej 100 zł, ma przetwornik 4K, ma PoE, ale jest w taniej plastikowej obudowie, która nie jest w ogóle odporna nawet na warunki atmosferyczne i może być montowana tylko wewnątrz pomieszczeń. Takich kamer w tej chwili w wersji 4K nie da się już w ogóle kupić, nie widziałem tanio takich dostępnych. Te wtedy Full HD kosztowało około 250 zł, o ile dobrze pamiętam. I posiadam dużo kamer Full HD w tego typu obudowach i chciałbym je po prostu sobie zmodernizować do kamer 4K bez konieczności wymiany albo poszukiwania kamer w innych obudowach, dlatego że tu dochodzi wtedy kwestia ponownego wiercenia, mocowania tej kamery, a tutaj po prostu już mam obudowę i de facto chciałbym tylko wymienić wnętrze. Na AliExpressie oczywiście można kupić same wnętrza do kamer IP, czyli płytki drukowane z przetwornikiem, ale paradoksalnie one wychodzą drożej niż kupno takiej gotowej kamery. Ci z Was, którzy trochę ogarniają temat kamer do monitoringu i ogólnie kamer IP, wiedzą zapewne, że wnętrzności tych kamer są bardzo podobne, w sensie takim, że są ustandaryzowane przetworniki, rozmiary przetworników, ustandaryzowane obiektywy i to w większości wypadków jest ze sobą kompatybilne, więc wydaje się, że wnętrze tej kamery powinno się dać bardzo łatwo przełożyć do tej, tym bardziej, że no, ta jest mniejsza, ta jest większa. Oczywiście przez wnętrze rozumiem tylko samą płytkę drukowaną i ewentualnie kabel, ponieważ no tutaj zakładam, że obiektyw od tej kamery mi zostanie, no bo chodzi mi o to, żeby zachować tutaj tą funkcjonalność ostrości i zooma, plus do tego ten obiektyw w tej kamerze jest po prostu lepszy jakościowo. Soczewki mają po pierwsze większą średnicę, więc to na pewno świadczy o tym, że jest lepszej jakości, więcej światła do niego po prostu wpływa. No i oczywiście ta funkcjonalność zoomu też i ustawienia ostrości jest bardzo fajna. Pozornie wydaje się to oczywiste, że da się to przełożyć, natomiast w rzeczywistości znaczną część tej kamery zajmuje właśnie obiektyw i sam mechanizm regulacji ostrości i zoomu, ponieważ kiedyś już rozkręcałem taką kamerę, wiem jak to wygląda w środku i wiem, że tam naprawdę dużo miejsca zajmuje właśnie ten cały mechanizm ostrości i zoomu. Na pewno też stracę pewną funkcjonalność tej kamery jaka jest, bo tutaj ona ma dodatkowo białe oświetlenie, plus do tego ma mikrofon. No mikrofon mi nie jest do niczego potrzebny, oświetlenie białe też nie jest do niczego potrzebne. Ten oświetlacz podczerwieni, który tutaj jest w zupełności, powinien wystarczyć. Ja zdaję sobie sprawę, że w tych kamerach te oświetlacze podczerwieni bardzo często padały. Tutaj w tej kamerze konkretnej akurat on już został wcześniej wymieniony, bo w sensie no, samego oświetlacza nie wymieniłem, ale LEDy przelutowywałem. No bo po prostu zaliczył awarię. No i teraz chcę po prostu tą kamerę potraktować jako taką przykładową, na której sobie przeprowadzę tą modernizację, a później dla kolejnych kilku innych kamer sobie to zrobię. Oczywiście Wam już tego nie będę pokazywać, tylko po prostu zrobię to sobie sam dla siebie. Postanowiłem, że pokażę jeszcze Wam, jak wygląda jakość obrazu z tej kamery przed wymianą tego przetwornika, czyli to teoretycznie powinno być Full HD, to co teraz widzicie. Oczywiście dźwięk jest z mikrofonu ode mnie, z aparatu, nie z kamery, no bo ona nie ma mikrofonu. Starałem się też ostrość jak najlepiej ustawić, ciężko powiedzieć na ile mi się to udało. Natomiast no zobaczymy, czy będzie różnica, jak ją później tutaj już z wymienionym przetwornikiem postawię w tym samym miejscu i zobaczymy, jaki będzie wtedy obraz. Zacznę od rozkręcenia tej kamery metalowej, tej starszej, tej Full HD. Tutaj akurat trzeba po prostu to odkręcić najzwyczajniej w świecie. Czasem to potrafi się zapiec, więc dobrze jest to złapać czymś sobie z większym ramieniem. Natomiast zazwyczaj to się udaje odkręcić bez problemów. No i tutaj wewnątrz po rozkręceniu, jak widać, jest jedna płytka drukowana. No jest plątanina kabli, które są podłączane do tej płytki drukowanej i jeszcze do płytki drukowanej z tyłu tego oświetlacza podczerwieni. Tutaj jak się przyjrzycie, to widać koło zębate z zoomu albo ostrości. Nie wiem, które jest które, to zależy, jedno jest z jednej strony, drugie z drugiej. To tutaj to jest akurat zoomu, to tutaj na dole to jest ostrości. No generalnie bardzo prosta budowa, jak ogarniecie sobie. Tutaj pierwsze, co będę musiał zrobić, to podpinać te kabelki wszystkie, żeby po prostu tą tylną część obudowy niejako uwolnić. Tutaj jest to akurat ta jedna z tańszych kamer, ponieważ ma tutaj tylko uszczelkę z tyłu. Lepsze kamery mają tutaj jakiegoś gluta jeszcze danego, czyli jakiś silikon, czy jakiś klej, który dodatkowo uszczelnia to połączenie. Plus jeszcze potrafi on być w nich pochłaniacze wilgoci też, żeby w żaden sposób tutaj ta elektronika nie kordowała.
Oczywiście, jeżeli macie wątpliwość, jak te kabelki są połączone i nie chcecie się później pomylić przy podłączaniu tego, to najlepiej sobie zrobić zdjęcie. Ja tutaj oczywiście nie mam takiego problemu, po prostu nagrywam to jednocześnie, więc mogę zawsze sobie do tego materiału zajrzeć. Ale mówię, jakbyście we własnym zakresie coś takiego robili, to zawsze warto sobie najpierw zdjęcie jakieś zrobić, żeby się później nie pomylić przy podłączaniu. Odpiąłem tamtą stronę kamery, została mi tylko ta część. I na tym etapie odkręcę tutaj te cztery śruby. Po odkręceniu tych czterech śrub można po prostu wyjąć tutaj całość. No jak widzicie, tutaj mam ten oświetlacz podczerwieni. No i tutaj na tym etapie, jak jesteście, tutaj warto pilnować też, żeby tego wszystkiego nie pobrudzić zbytnio, ewentualnie sobie przeczyścić wszystko przed montażem, no bo tutaj łatwo jakimś kurzem czy czymś zanieczyścić obiektyw albo paluchami. Więc ja tutaj będę na to też starał się uważać. O ile sam oświetlacz podczerwieni to już wymieniałem i wiem, jak się go demontuje. Natomiast muszę jeszcze ogarnąć, jak wygląda sprawa z tą płytką. Na razie się z tym wstrzymam i wezmę, rozkręcę tą drugą kamerę mniejszą, plastikową, zobaczę po prostu, jakie są różnice i czy tu się da w ogóle cokolwiek zrobić. Jeżeli chodzi o rozkręcenie tej plastikowej kamery, no tutaj sprawa jest taka, że są po prostu cztery śrubki z łbem krzyżakowym, natomiast no trzeba mieć jakiś dłuższy trochę śrubokręt, żeby tam dosięgnąć. Ja tutaj mam jakieś takie badziewie, które kiedyś darmowo dostałem i sobie tym to rozkręcę, ale nie powinno być z tym większych problemów, bo to nie ma znaczenia, czym rozkręcacie, byle to było skuteczne. Ok, rozkręciłem całość. No i mamy drobny problem, już widzę od razu. Mamy dwie płytki drukowane, a tutaj jest jedna płytka drukowana. I ja wiem, że ta płytka drukowana do tej kamery w metalowej obudowie wchodzi na styk. A tutaj mamy aż dwie płytki drukowane, co by wyjaśniało poniekąd, dlaczego nie produkuje się takich kamer w tej chwili w tych obudowach, chociaż z drugiej strony one też miały PoE i wtedy to PoE było we wtyczce, dlatego że są takie rozwiązania, że PoE jest tutaj schowane jakby w tej wtyczce w kablu, można kupić nawet taki kabel na AliExpressie, bo widziałem, że tutaj jest ten moduł PoE cały i wypluwa od razu, tutaj konwertuje 12V dla kamery, tutaj też wchodzi 12V z tego wejścia albo z PoE. To rozwiązanie z tą płytką drukowaną wydaje się być na pierwszy rzut oka tańsze, dlatego że to zajmuje dużo więcej miejsca, więc pewnie dlatego to stosują. I teraz jest pytanie, czy to jest tylko PoE, czy tu jest coś więcej? Bo jeżeli jest coś więcej, to poza metalem się nic nie da zrobić. Jeżeli jest tylko PoE, wywalam tą płytkę, podpinam odpowiednie piny i powinno śmigać. No nic, trzeba sprawdzić. Tutaj ta płytka jest na zatrzaskach montowana, nie jest przykręcana, więc spróbuję ją teraz wyjąć stąd i zobaczymy, co dalej. No i okej, wszystko wskazuje na to, że powinno się dać coś z tym zrobić, bo popatrzcie, tutaj mam podpisane nawet co jest co. Znaczy jestem zaskoczony, że to Chińczycy robili. Może nie projektowali Chińczycy. Bo jest podpisane wszystko. Jest podpisane tutaj, jakie są piny, do czego, że tu jest GND 12V, LED plus, LED minus, TX+, TX-, RX+, RX-, czyli to jest LAN najpewniej. I to, co wychodzi z tego, z tej płytki, no to właśnie jest LAN 12V i LED plus, LED minus, czyli jakieś zasilanie do diody LED najpewniej. To, co wchodzi tutaj, bo tutaj wchodzi z tego, no to tutaj część wchodzi na oświetlacz przewodów, a część idzie tutaj. I tutaj widać, że też wchodzi 12V, więc najpewniej przechodzi stąd tutaj po prostu. To trzeba będzie też pomierzyć jeszcze później. Jest masa i są jeszcze te piny 7, 8 i 4, 5, czyli po prostu PoE, które najpewniej dalej gdzieś tu są przetwarzane i obniżane na 12V do tej drugiej płytki. Więc wystarczy, że podepnę odpowiednie piny tutaj, na tym złączu tutaj, które jest i to ma szansę wszystko sobie zadziałać. Bezpośrednio zasilone z 12V, tylko oczywiście stracę PoE, ale ja w tej kamerze poprzedniej nie miałem PoE, więc mi to niczego nie zmienia. A jakbym chciał nawet mieć PoE, to mogę sobie po prostu kupić taki kabel w wersji z PoE, one chyba po 20 niecałe złotych były na AliExpressie, więc to nie jest też jakiś wielki problem. Biorę się za miernik, pomierzę, jak to wygląda, no i powiem wam, czy taki plan ma jakikolwiek sens. Pomierzyłem tutaj wszystko i wydaje się, że powinno być dobrze. Przynajmniej 12V masa przechodzą, tak samo te piny LED, które tutaj są. Jedyne, co nie przechodzi bezpośrednio, to sama skrętka paradoksalnie, w sensie te pary, które są używane do przesyłania sygnału LAN, dlatego że tutaj jest transformator separujący wstawiony po prostu. No i ten transformator separujący, jak podam mu sygnał z jednej strony na drugą, no to nie przejdzie, bo nie ma jak przejść przez transformator separujący, no bo on przepuszcza tylko sygnał zmienny, więc no nie ma opcji, żeby miernik cokolwiek pokazał. Ale wydaje się, że jakbym tutaj się zapiął, to powinno być wszystko dobrze. Więc wystarczy odpowiednio sobie, podejrzewam, te piny wyjąć z tej wtyczki, włożyć do tej. Te tutaj po prostu kabelki zaizolować, które są do zasilania PoE tego wszystkiego, no bo nie będą wykorzystane. I właściwie tyle.
Ewentualnie mogę wykorzystać ten stary kabel, ale nie wiem, czy tu będzie większy sens. Już wolę chyba ten wziąć nowy. Tym bardziej, że one niewiele się różnią od siebie. Jeszcze muszę sprawdzić tylko, czy same obiektywy będą kompatybilne w sumie, bo tego nie sprawdziłem, i czy same te płytki drukowane drugie są kompatybilne, bo jeżeli o to chodzi, to nie powinno być problemu, mogę się jej pozbyć, więc tą powinienem być w stanie zmieścić. Tu jeszcze jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tą kamerę. Zobaczcie, ona, ta płytka drukowana ma miejsce jeszcze na kartę SD, w sensie możliwość lutowania miejsca na kartę SD. Widocznie są wersje podobne kamer z takimi płytkami z możliwością montażu karty SD. Ta konkretna tego nie ma, chociaż w menu tam chyba była jakaś taka opcja z tego, co widziałem. Plus jeszcze tutaj też jakiś układ scalony, pewnie przetwornice jakieś zasilające do tej karty, być może, no ciężko mi powiedzieć. Dobra, biorę teraz tą płytkę, wyjmuję. Wyjmę też płytkę z tej dużej kamery i zobaczę, czy to jest ze sobą w ogóle kompatybilne. Jak widzicie, wyjąłem całą tą płytkę razem z obiektywem. To jest taka pianka, która uszczelnia całość. No i tutaj ten obiektyw jest najpewniej tutaj od tyłu przymocowany tymi dwoma śrubami. Te dwa kabelki tutaj, które idą, to idą do... Jak to się nazywa? Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale to jest taki filtr podczerwieni, no nie tak? Filtr podczerwieni właściwie, to się poprawnie tak nazywa. Który po prostu jest włączany i wyłączany w zależności od tego, czy mamy porę dzienną czy nocną. Jeżeli mamy noc, to wtedy filtr podczerwieni jest wyłączany. Kamera przepuszcza tą całą podczerwień, która jest normalnie zasłonięta niejako. A jeżeli jest dzień, no po prostu zamyka ten filtr podczerwieni po to, żeby ta podczerwień nie docierała do sensora kamery. Przy tej dużej kamerze byłem niestety zmuszony odkręcić już obiektyw, dlatego że tutaj w demontażu było co niemiara. Wygląda to w ten sposób, tu jest przetwornik, tu jest obiektyw. Tutaj teraz muszę uważać, żeby tego nie pobrudzić w jakiś sposób i muszę zobaczyć, czy tamten drugi będzie pasował, więc też muszę odkręcić ten obiektyw. Śrubki są identyczne, więc to jest dobry objaw. Matryca wygląda troszkę inaczej, w sensie nie ma tej osłony, która tutaj jest. Rozmiar też jest inny matrycy. To już mi się nie podoba. Zobaczcie, różne rozmiary matryc są. Ciężko powiedzieć, czy to w ogóle zadziała. Orientacja tego jest taka, że ta jest w ten sposób ustawiona, więc to musiałbym tak ustawić. Dobra, odpinam wszystko. Zobaczcie, ta matryca jest pionowo tak ustawiona w tej starej kamerze, a w tej nowej jest ustawiona poziomo. A zobaczcie, jak są otwory. Czyli są względem siebie odwrotnie w ogóle. I w ogóle jest mniejsza ta matryca, więc jest śmiesznie, bo ta teoretycznie 8-megapikselowa matryca jest mniejsza od tej 2-megapikselowej. Nie wiem, czy to będzie dobrze działać, szczerze mówiąc. Zobaczymy. No bo mamy mniejszą jasność, mniejszą ilość światła dochodzącą do obiektywu. Ciężko będzie powiedzieć, czy to się w ogóle da wyostrzyć. Dobra, zamontuję, zobaczę, no bo inaczej to się nie dowiem. Przełożyłem tą płytkę drukowaną do tego dużego obiektywu. I teraz chciałbym wszystko popodłączać na krótko, na zasadzie takie, żeby sprawdzić, czy to działa, czy w ogóle ma sens dalsza zabawa. Czyli podłączę to przez to PoE, nie będę jeszcze tych pinów przekładać, bo to za dużo będzie komplikacji. Ale już zauważyłem pierwszą rzecz, która jest problematyczna. Mianowicie na tej wszystkie zasilające oświetlacz podczerwieni jest tutaj tak, że są zamienione piny w obu kamerach. I faktycznie tak jest podpisane też inaczej na oświetlaczu tutaj tym nowym, to znaczy od tej nowej kamery, jest GND inaczej niż i 12V niż na tamtej kamerze tej. Tu też jest podpisane GND i 12V, więc muszę to sobie zamienić, bo inaczej po prostu mi w ogóle nie zadziała to. Co do samego zasilania kamery nie powinno być problemu, no bo bezpośrednio będę się tutaj wpinać. Jedynie z tym oświetlaczem podczerwieni może być jakiś kłopot. Ok, podpiąłem wszystko. Wydaje się, że dobrze powinno wszystko być, no bo miałem też porejestrowane to niejako, jak to podpinać. Wszystko podpinałem tak samo. Jedyne, co musiałem osobno dopiąć, no to tą przesłonę podczerwieni. Musiałem też dopiąć tutaj kabelek, który steruje tymi diodami na podczerwień. Musiałem też zamienić miejscami ten czarny i czerwony tutaj, które idą na płytkę drukowaną oświetlacza podczerwieni. Reszta zostaje tak jak była, więc tutaj co najwyżej w najgorszym wypadku mogę oświetlacz podczerwieni uszkodzić. Ale no to sprawdziłem, więc tu nie powinno być problemu. Mam całość podpiętą pod zasilacz laboratoryjny, który ma ustawiony limit w tej chwili na 1 A, więc nawet jeśli tutaj duży prąd nie popłynie. No i co, odpalam całość i zobaczymy, co będzie. Ok, zapykała coś, więc mógł po prostu włączać i wyłączać ten oświetlacz podczerwieni. Aha, i teraz muszę sobie odpalić jeszcze obserwację tego, co się na niej dzieje, no bo jednak ona jest pod innym adresem IP przecież niż ta poprzednia. Mam obraz, czyli jest dobrze, natomiast jest to mega nieostry obraz. Muszę zobaczyć tutaj, czy się w ogóle uda mi ustawić ostrość w jakikolwiek sposób. Coś pewnie widzicie, ja tutaj mam to ustawioną na biurku, teraz patrzy na mnie też. Kurde, działa to nawet. No, z tą ostrością trzeba bardzo delikatnie tutaj ruszać. O, teraz nawet fajnie wyszło. Tutaj pewnie nie ma teraz dobrego synchro obrazu z tym, co mówię. Jeszcze zoom tutaj mamy, zobaczymy, jak z tym zoomem w ogóle jest.
Widzicie, fajnie mnie przybliżyła. Także jest spoko tutaj. Wydaje się, że powinno być dobrze. Stwierdziłem, że jeszcze zanim zamontuję całość i poprzekładam te kable, to chciałem sprawdzić, jak to działa w nocy. W sensie wyłączyłem sobie tutaj światło i po prostu patrzyłem, jak to działa z oświetlaczem podczerwieni. Wszystko jest spoko. Tylko jeden problem był, mianowicie musiałem zamienić miejscami tutaj te dwa kabelki, które idą do tej przysłony, która włącza filtr podczerwieni, dlatego że było to po prostu odwrotnie. A ta kamera nie ma nawet opcji zmiany tego ear swapa, bo w niektórych to jest, że można sobie zamienić to programowo, tutaj tego nie ma, więc musiałem fizycznie te dwa kabelki zamienić, bo ona po prostu miała włączony ten filtr podczerwieni w nocy, a wyłączony w dzień, więc było odwrotnie niż powinno być. A poza tym wszystko ok, fajnie widać wszystko w nocy. Muszę tylko po prostu teraz te kable poprzekładać i całość zamontować już w tej metalowej obudowie. Poprzekładałem kabelki i wszystko działa. Jest normalnie obraz na kamerze, tak jak powinien być. No i teraz będę to wszystko montować już w tej metalowej obudowie. Myślę, że założę ten kabel oryginalnie, który tutaj był od tej kamery. Już nie będę kombinować, bo chyba tak najłatwiej mi będzie. I tak będę musiał go jakoś tutaj przełożyć przez to. Przez tamtą obudowę, ale już wam tutaj pokażę efekt finalny, no bo to są tylko te de facto pierdoły, no przekładanie kabelka przez otwór, no nic ciekawego, no i skręcenie tego z powrotem tak jak było. No jak wiecie, tak wygląda obraz tej kamery. Różnica jest pewnie znaczna, tak przynajmniej mi się wydaje, jak ja to obserwowałem, jeżeli chodzi o rozdzielczość na pewno, ale nie ukrywam, że nie obeszło się bez pewnych problemów, dlatego że okazuje się, że jeżeli chciałem to wyostrzyć, no to przy maksymalnym oddaleniu tego zooma nie jestem w stanie ustawić ostrości poprawnie dla obiektów, które są dalej od kamery, tylko bardzo blisko łapię ostrość, więc no nie jest to do końca tak, jak być powinno. Nie pamiętam, czy w przypadku poprzedniej matrycy i poprzedniej elektroniki było to samo. Być może też tak było, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, bo po prostu tego nie sprawdzałem, tylko miałem już tą kamerę w miarę wstępnie ustawioną i kręciłem tymi pokrętłami do skrajnych położeń, więc też ciężko mi powiedzieć, czy tak było jak teraz, czy inaczej. Ale może to po prostu wynikać z tego, że grubość tej matrycy, która jest w tej chwili, jest nieco inna niż tej matrycy, która była poprzednio. No i po prostu ta odległość w tym kierunku od obiektywu do nas się zmieniła. No i w związku z tym ten obraz wtedy jest no, nieco przesunięty, w sensie obraz. No, ogniskowa jest obiektywu wtedy przesunięta. No i w innym punkcie wypada. W związku z tym no, jest to całkiem możliwe, że tak jest, jeżeli te tutaj wymiary są inne, które producent podczas konstrukcji zastosował. Być może jest tam jeszcze jakaś opcja regulacji, dlatego że z tego co wiem, to te obiektywy jeszcze mają dodatkowo tam opcję regulacji wewnątrz, tylko że musiałbym tam jeszcze śrubki poprzekręcać, już nie chciałem z tym kombinować, stwierdziłem, że na razie zostawię to tak jak jest. Później, jeżeli będę miał taką potrzebę, a raczej nie będę miał, no to mogę sobie zawsze to zmienić, tam poustawiać inaczej. No i właściwie to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Jak widzicie, wszystko się udało, da się tak zrobić, że można przełożyć te wnętrze jednej kamery do drugiej, to wszystko jest ze sobą zamienne, działa to jak najbardziej dobrze. Ja tutaj sprawdzałem też podczerwień, to też działa dobrze, także w nocy wszystko bez problemu widać, jest wyraźny ten obraz, no wydaje mi się, że powinien być lepszy niż z poprzednim przetwornikiem, poprzednią matrycą, chociaż ta nowa ma mniejsze wymiary nieco. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, no to możecie postawić mi kawę. Nawet najmniejsza kawa, czyli espresso za 5 zł jest dla mnie dużym wsparciem, ponieważ jeżeli takie espresso kupi kilka osób, no to zaczyna się już robić z tego jakaś sensowna kwota. No i ja te pieniądze staram się w tej chwili wykorzystywać do zakupu różnych rzeczy, które wykorzystuję do realizacji filmów. Więc tutaj no nie macie tego ryzyka, że ja to zmarnuję, dlatego że żyję de facto z czego innego. A póki co wszystko, co mi się uda pozyskać dzięki YouTube'owi, no to po prostu niejako reinwestuję i inwestuję w jakieś kolejne sprzęty, które tutaj mogę wam pokazać, albo które wykorzystam do czegoś, co i tak mi jest potrzebne, a przy okazji zrobię o tym jakiś film. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby subskrybować kanał. Jeżeli film wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co wam się nie podobało. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.